Halo, prowadzi mnie Jezus Robert z Kasa i mój gość dzisiaj Jacek Piotrowicz, mój rodzony brat. Alleluja. Jak ktoś nie wie, jest na naszej historii, to są na kanale nasze świadectwa. To już chyba wszyscy znają. No ale może ktoś ogląda pierwszy Gdyby raz. Gdyby ktoś nie znał, to rzeczywiście odwołujemy do świadectw naszych. Jacek prowadzi wspólnotę Boży Pokój oraz kanał Jezus Żyje. Nie. Prowadzi Duch Święty, o. A ja jestem członkiem tej wspólnoty. Dobrze. I nasze serca powstały dla Jezusa. Jezus nas zbudził do swojego królestwa, prawda? Paręnaście lat temu, ciebie jeszcze więcej. Tak. Cały czas wzbudza, codziennie. Codziennie wzbudza, codziennie tchnie, codziennie daje paliwo i to tylko, czy my podejdziemy pod ten ogień, nie? Czy my o to zawalczymy. No właśnie, dzisiaj odcinek, robiliśmy kiedyś program Boża Moc, więc możemy to jako włączyć jako Boża Moc, ale też odcinek o ogniu Boga. Tak. Bóg jest ogniem, tak? Też. Bóg jest ogniem. Jest. W ogóle ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie więcej jest fragmentów dotyczących ognia jako ognia piekielnego, jako czegoś takiego złego. Mhm. A jest jeden taki fragment, w którym ogień jest przedstawiony jako wola Jezusa, kiedy woła w Łukaszu 12:49: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on zapłonął. I tak. Później ten ogień pojawia się w Dziejach Apostolskich w momencie zesłania Ducha Świętego. Najpierw jest to jeden płomień, a później wszyscy widzą, ci zebrani tam w wieczerniku, jak ten płomień rozdziela się na takie małe płomyki, które spoczywają nad każdym uczestnikiem tego pięknego wydarzenia. Po co nam ten ogień, Jacek? Jak to po co? W ogóle bez ognia, bez tej Bożej mocy, bez tej Bożej siły działającej w nas i przez nas, w ogóle nie byłoby chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo byłoby martwe. To by była jedna z wielu religii, które mówią o jakimś tam Bogu, o jakichś tam zasadach życia, zasadach moralności i tak dalej. Różne obrządki, takie, śmakie, owakie. Ale bez tej mocy, bez tego ognia, świadectwo byłoby kompletnie niewiarygodne. Nie bylibyśmy wiarygodni dla ludzi. W ogóle, i to by nie zachwycało nikogo. W ogóle ogień to jest dla mnie Boża obecność. To jest Boże życie we mnie. To jest coś, co mnie inspiruje. To jest coś, co mi daje pociąg, smak, apetyt, inspirację. Coś, co mnie pcha w ogóle do tego, żeby wyjść z tej strefy komfortu, wstać z tej kanapy, jak mówi nasz papież, nie? I mówić o Jezusie, mówić o tym, co On dla mnie zrobił, bo najpierw ten ogień mnie przeszedł, najpierw go doświadczyłem. Ogień przede wszystkim daje, co daje? Gorąco. I to takie gorąco, że człowiek no nie może tam nieruchomo sobie stać i o loro mi psuksu loro bororo stać i po prostu nie ruszać się, tylko to jest ogień, który siła tego ognia, to rozpalenie powoduje, że mnie nosi do tego, żeby coś z tym robić. Bo ziemski ogień to jest ogień, który niszczy. Który niszczy. I jak oni się nazywali? Heszak, Meszaki? Abednego. Abednego, tak? Tak. W księdze Daniela siedzą w tym ogniu, ale jest anioł z nimi. I nie spalają się, nie? I nie spalają się. Czyli Bóg daje ci anioła, daje ci swoją Bożą moc, żebyś przeszedł przez ogień życia, bo trudności na nas wszystkich spadają z każdej strony, nie? Ale daje ci ogień Boży, który jest zupełnie inny, który nie spala, ale który daje życie, który daje... To jest woda też zarazem, w ogóle Bóg który się namaszcza, który... To jest trudno nazwać słowami. Bóg się objawia w ogniu, żeby w Starym Testamencie często, właśnie, żeby pokazać przez to, że jest Bogiem potężnym. Nie jest, nie, no Mojżeszowi, prawda? Nie jest płonącym Bogiem, krzaku, nie jest, który nie gasł. Nie jest Bogiem taką cieplutką, taką jakąś... Nie jest Bogiem mitologicznym, nie jest Bogiem jakimś obcym, tylko właśnie pełnym siły, pełnym mocy, pełnym zwycięstwa. Dlatego jest to ogień, który prowadzi naród wybrany przez
przez pustynię w nocy, żeby nic im się nie stało. Jest to ogień, który niekiedy w Księdze Kapłańskiej, chyba to jest w 10 rozdziale, spada na ofiary składane przez ludzi i przez kapłanów. I po prostu wszyscy wtedy padają na twarz, są w wielkim szoku. To jest ogień, który wstępuje na górę Synaj w momencie, kiedy Mojżesz tam rozmawia z Bogiem i dostaje 10 przykazań. To jest ogień, który spada na ten taki zakład Eliasza z ponad 500... Z tymi prorokami... Tak. Z tymi prorokami Baala, czyli Baala. Tymi zdemonizowanymi prorokami i kapłanami, których tam było ponad 500 i tam był zakład, którego Bóg jest prawdziwy, to on spuści właśnie ogień, który pochłonie ofiarę. I najpierw byli ci prorocy Baala, którzy tam się cieli, tańczyli, śpiewali, płakali i ten ogień nie spadał. I kiedy Eliasz kazał to wszystko polać wodą, tak, obficie wykopać rowy, tak, i to wszystko wypełnić wodą, to wszystko ociekało wodą i na to spadł wielki, wielki płomień Boży. Więc mamy taki ogień. Ogień, który pokazuje potęgę Bożą, Jego moc, Jego wielkość, Jego wspaniałość. Jest to ogień oczyszczenia, ogień, który niszczy i pali to, co jest diabelskie, to, co jest nieczyste. Ale wracajmy do tego ognia Bożego w nas. On też oczyszcza to, co jest nieczyste w nas. Oczyszcza, bo to jest ten ogień, to jest ten Jezus, który wchodzi do świątyni i przekupniów rozpędza. On ma ogień w sobie dla chwały Bożej. Bo właśnie chciałem wrócić do tych trzech, nie wiem, jak oni się, mędrców, czy jak tam ich nazwać, tych, co tańczą w tym ogniu. Co oni robią? Uwielbiają. Z pięknych hymn uwielbienia, nie? W Biblii. W ogóle Biblia ma takie miejsca, gdzie są uwielbienie różne pokazane. W każdym momencie największego trudu człowiek, który powinien się załamać, który powinien odebrać sobie siły, chęć do życia, czy w ogóle do przełamania. I jak wchodzi w uwielbienie, to wchodzi ten ogień, wychodzi z tego ognia fizycznego, wchodzi w ten Boży ogień. Tak, oni w ogóle tam uczą nas tego, jak trwać też w tym Bożym ogniu, bo oni robią cztery rzeczy, które trzeba robić, żeby ten ogień Boży w nas trwał. Po pierwsze uwielbienie. Po drugie wdzięczność. Oni tam wyrażają wdzięczność przez to, że są wdzięczni za cuda stworzenia. Można powiedzieć, ogniu i gradzie wielbicie Boga, deszcze i rosy. Po co tyle tutaj się rozdrabiać na te wszystkie rzeczy? A oni przez to właśnie okazują wdzięczność Bogu. Nie przechodzą obojętnie wobec tych rzeczy, wobec których my przechodzimy obojętnie, a narzekamy na jakieś swoje rzeczy, które przerastają to wszystko dobrego, co Bóg nam daje. Trzecia rzecz, która jest ważna, to jest to, żeby strzec naszych myśli, żeby nasze myśli były podporządkowane Bogu, nakierowane na Boga, żeby wielkość Boga w naszych myślach cały czas była tak samo wielka i żeby żadne problemy w naszych myślach nie stawały się większe niż Bóg, niż potężny Bóg. No i czwarta rzecz to jest serce, czyli strzec swojego serca. Jak oni się nazywali, tych trzech młodzieńców? Meszak. No nie. I Abednego, ten drugi? My się nie przygotowywaliśmy. To jest tak... Nie, ale żeś ich wywołał, trzech młodzieńców. Bo chcę powiedzieć, że oni też pokazali, że trzeba strzec swojego serca. Mieli pokusę, byli nawoływani do tego, żeby oddali chwałę Nabuchodonozorowi, tak? Uznali go jako Boga. Nie zrobili tego, gdyż strzegli swojego serca. Żeby serce nie było nieprawe, nie było zniszczone po prostu takim... A mi się jeszcze kojarzy, to ty poszukaj. Ogień mi się przypomina ten fragment, pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, gdzie Paweł mówi o tym, że wszyscy przejdziemy przez ogień na koniec.
O, Szadrak, Meszak, Abednego. Szadrak, Meszak. Ale mieli też swoje hebrajskie imiona, bo to są imiona tak, już takie... te babilońskie. Babilońskie, a oni byli Hananiasz, Azariasz i Miszael. O, właśnie. No, ale mów. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu oprócz tego, którym już jest, który już jest, położony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, szlachetnych kamieni, drewna, ściana lub słomy, okaże się w dniu, w którym wyjdzie na jaw każdego dzieło. Objawi się to w ogniu, gdy każdy dżyn przejdzie próbę ognia. Jeśli jakaś budowla wytrzyma, budowniczy dostanie zapłatę. Ten, którego budowla spłonie, poniesie stratę. Sam jednak ocalenie, ale jakby przeszedł przez ogień. No i to jest często cytat odnośnie nauki naszego Kościoła o czyśćcu. Ale też, ja to szerzej patrząc, my przechodzimy przez ten ogień, kiedy w pokorze uginamy się przed konfesjonałem. Wyznajemy Bogu nasze grzechy i ten ogień z ran Jezusa przez Ducha Świętego spada na nas. On nas oczyszcza, uwalnia i już w chwili śmierci nie będziemy musieli iść pod tym ogniem. Że w ogóle my mamy życie tutaj na ziemi ofiarowane po to, żebyśmy oswoili się z tym ogniem, przyjmowali ten ogień i nauczyli się funkcjonować w tym ogniu. Jeżeli się tego nie nauczymy tutaj na ziemi, będziemy musieli przez to przejść w ekspresowym tempie po naszej śmierci. Będzie to rzeczywiście bolesne. Dlatego właśnie mamy te ileś tam lat życia, 80 czy ile tam każdemu jest pisane, żeby się przez ten ogień przechodzić i żeby ten ogień rzeczywiście w nas, Boży ogień, płonął. Boży ogień, żeby płonął. No i Jacek, wymyśliłeś, Duch Święty ci, wierzę, dał pomysł na to, żeby ogień Ducha Świętego płonął, nie tylko płonął we wspólnocie Twojej, której jesteś, Boży pokój, żeby, tak jak we mnie pchnął, wierzę, też Duch Święty, żeby były wieczory chwały, ostatnia niedziela miesiąca, dzisiaj zapraszam Was na za półtora tygodnia, 25 czerwca, przyjedzie do nas Michał Świderski do Wołomina. Tak. Też rozpalony ogniem Ducha Świętego człowiek, przez którego Bóg się podpisuje i uzdrawia setki, dziesiątki ludzi. I to wiesz, to było tam gdzieś 7 lat temu czy 8 lat temu, te wieczory chwały powstały. Z tego się wyłoniła wspólnota, Boży pokój. I ty chcesz to dalej. W myśl nauki księdza Blachnickiego, tak, który powiedział, że żeby wszystkie parafie były przemienione ogniem Ducha Świętego, żeby ta moc Boża, ta przyjaźń Boga, te doświadczenie relacji z Bogiem, żeby to nam towarzyszyło, żebyśmy przestali być tylko kościołem rytuału, jakiegoś rytu tradycyjnego, gdzie ja muszę ciągle zapracowywać na łaskę Boga, który jest odległy, nieprzychylny, obrażony. A zrozumieli, że wszystko mamy za darmo, dzięki łasce Jezusa. I to doświadczenie zbawienia, to doświadczenie uszczęśliwienia przez Boga, byśmy mogli nieść dalej i zarażać tym. No i wtknął w Ciebie Duch Święty pomysł na konferencję Rozpal Parafię, która już jedna się odbyła. Bo jest tak, kurs Fundament, mówiliśmy o fundamencie. Fundament teraz się odbywa, kolejna edycja, kolejna będzie we wrześniu, też zapraszamy Was. Ale przeszło ten kurs już ile osób? Około tysiąca, tak? Myślę, że około tysiąca przeszło. No. I ci wszystkie osoby zapraszasz też po prostu raz w roku, żeby przyjechały i się spotkać na żywo, pomodlić się razem, żeby uwielbić Boga. Tak. I to jest też ten ogień Boży. I co jeszcze ma na celu ta konferencja? To jeszcze, Robert, sekunda jeszcze, jeśli i kochani widzowie. No. Marcin Jakimowicz 16 godzin temu wypuścił taki ciekawy post u siebie. To jest redaktor Gościa Niedzielnego. Mam ogromny problem z tymi, dla których wiara jest formą ucieczki od rzeczywistości, którzy chcą zamodlić problem, a powtarzając: Jezu, Ty się tym zajmij, uciekają od odpowiedzialności za swe wybory.
Tak, mam problem z tak zwaną krainą pobożności, czyli tymi, którzy starają się skarcić innych swoją religijnością, którzy powtarzają za księdzem Dolindo refren: Jezu, ty się tym zajmij, jedynie po to, by zwolnić się z podejmowania decyzji. Tacy ludzie uciekają od zmierzenia się z problemami w pobożne obrazki, pielgrzymki sakramentalia, pozorne bezpieczeństwo obrządów czy struktur. Ta postawa jest całkowicie sprzeczna z chrześcijaństwem, które jest do bólu konkretne. Jest zapatrzeniem w niebo tych, którzy twardo stąpają po ziemi. Nie bez powodu Jezusa nazywano żarłokiem i pijakiem. Tak bardzo był tu i teraz, tak bardzo skrócił dystans. Jak bardzo odnajduje się w intuicji rabiego Nahuma, który powiedział: nie wiem, co to jest pobożny. Myślę jednak, że to na pewno jakiś rodzaj odzieży. Wierzch jest z pychy, podszewka ze złości, a wszystko zszyte nićmi smutku. Tak, wiem, że pobożność w zdrowym znaczeniu tego słowa jest jednym z darów ducha i zdaję sobie sprawę, że dla wielu cytat ten zadziała jak płachta na byka. I wiecie co? Oczywiście, możemy siedzieć i płakać nad tym, jaka ta religijność, jakie to skostnienie tak, i tak dalej. Chodzi, młodzież nie przychodzi. Nic nie da. Możemy też działać przez event, prawda? Czyli właśnie wieczory chwały. Zapraszamy super charyzmatyka, Marcin Zieliński, Witek Wilk, Michał Siwierski. Na hali organizujemy event. Na hali i to też w kinie, jest potrzebne. I to też jest potrzebne. Film kręcimy ewangelizacyjny, nie? Tak. Ale to też często jest tak, że ludzie się czują zwolnieni. Znaczy, tutaj kręci ten, tamten. Andrzej Sobczyk kręci jakiś film, tam ktoś tak. kręci jakiś film. Tu jest event, chwała mu, nie? Marcin Zieliński robi Strefa Mocy, Strefa Zero, Witek Wilk, tak? Więc tak. czują się ludzie zwolnieni, że oni... Tak. No w zasadzie co my musimy? Ja nie wiem, jak się ludzie czują, Robert, ale wiem, że... Znaczy nie czują się pociągnięci do tego, żeby coś samemu zrobić. Bardziej w drugą stronę. Nikt ich nie zachęca, nikt ich nie inspiruje, nikt nie daje im też narzędzi. Jestem przekonany, że takie eventy są dobre, bo są rozpalające. Bardzo dobre. I odwracające w ogóle naszą perspektywę, nasze myślenie od sposobów tego świata do sposobów bożych, ale ważna jest kontynuacja tego. Czyli wszystkie takie konferencje czy rekolekcje rozpalające, ewangelizacyjne, one są świetne, ale one są dobre, jeśli dalej jest jakaś kontynuacja, jest po prostu jakaś formacja, jakieś trwanie w grupie, we wspólnocie i tak dalej. I Bóg to włożył w nasze serca, że chcemy dalej tych ludzi prowadzić, kształtować ich w posłuszeństwie Słowu Bożemu, w posłuszeństwie Kościołowi. Wiele z tych osób, właściwie już teraz rozsianych po całym świecie, nie ma wspólnoty na miejscu. Kościół na przykład w Niemczech, no wiemy, że jest w głębokim kryzysie, tak? Ten kościół katolicki w Niemczech. Jest ogromny deficyt wspólnot charyzmatycznych, a często jest tak za granicą, na przykład w Anglii, że jeśli już są wspólnoty charyzmatyczne, to są pod bardzo ścisłą kontrolą pewnych środowisk religijnych w parafii, które no, nie pozwalają na jakiś taki rozkwit charyzmatyczności, na wybuch tego ognia, bo ten ogień jest tak jakby kontrolowany. Nie, ja odkręcę tylko tak, żeby tak troszeczkę się ten ogień tlił, żeby, broń Boże, nie wprowadzić jakiegoś zamieszania, jakiegoś, wiecie, bałaganu, czy czegoś, czego ja nie będę w stanie później kontrolować, tak? I panować nad tym. No a właśnie na tym polega działanie Ducha Świętego, że to nie my mamy panować nad Duchem Świętym, tylko tak. chcemy, żeby to Duch Święty panował nad nami. I w tych wielu miejscach są rzeczywiście takie trudne warunki, ale to nie znaczy, że to jest stan, który będzie trwał w ten sposób. Tworzymy grupki dzielenia, najczęściej są to internetowe grupy dzielenia i to jest fajne, ale to jest cały czas jako pewnego rodzaju proteza prawdziwej wspólnoty, do której jesteśmy powołani. Prawdziwej wspólnoty. A jak taką wspólnotę, słuchajcie, jak dojść do takiej wspólnoty, tak? Możemy płakać, narzekać i jakby czekać i możemy tak czekać do końca życia,
A możemy to zrobić w sposób bardzo naturalny. To znaczy, jeżeli ty jesteś już wypełniony ogniem, jeżeli jesteś przemieniony czy przemieniona i w cudzysłowie nie możesz spać spokojnie, żeby coś z tym więcej nie robić. Ja jeszcze powiem, że w procesie, bo w procesie. Każdy powie, że ja jeszcze nie jestem na wystarczającym poziomie. To nikt nie będzie na wystarczającym poziomie. Jesteśmy nie na Gdyby Jezus czekał na wystarczający poziom swoich uczniów, to w ogóle by nie wziął niewiernego Piotra ze sobą, nie wziąłby wszystkich. Po prostu tam była cała zgraja tchórzy, bo wszyscy spod krzyża uciekli, łącznie z Markiem, który zrzucił z siebie ubranie i po prostu nago uciekał spod krzyża, gdzie pieprz rośnie. I to byli jego bohaterowie, których on wybrał i powołał. Więc nie na tym polega bohaterstwo i nie na tym polega uczniostwo, że my czekamy do momentu, aż będziemy super dojrzali, super wyposażeni. Bezgrzeszni. Nie wiem, będziemy mieli całą Biblię po prostu w głowie. Przezroczyści, tak. Wiedzę, katechizm w paluszku i ten. To nie o to chodzi. Jeżeli już jesteś rozpalony po prostu działaniem Ducha Świętego, potrafisz powiedzieć świadectwo tego, jak Bóg działa w twoim życiu, to już jesteś powołany do tego, żeby się tym doświadczeniem dzielić z innymi ludźmi. Po prostu chrzest Ducha Świętego, a chrzest Ducha Świętego polega na przepełnieniem się Duchem Świętym. Jest coś takiego jak wypełnienie się Duchem Świętym i to przeżywamy w sakramencie chrztu i bierzmowania. Wypełniamy się Duchem Świętym, znaczy nie się, tylko Bóg nas wypełnia. A chrzest w Duchu Świętym to jest przepełnienie. To jest ta fontanna, z której się wylewa, przelewa się ta Boża obfitość, Boża łaska. Ona się nie przelewa po to, żebyśmy się po prostu przelewali w swoich pokoikach z telefonem w ręku i słuchali Bożej mocy kolejnej i nic z tym nie robili, tylko się to przelewa po to, żebyś mógł pójść do swojej sąsiadki, do kogoś w pracy i tak dalej i powiedział: słuchaj, Bóg naprawdę istnieje, Bóg jest wszechmogący, dokonał tego i tego w moim życiu. I choć pójdziemy w dwie osoby do proboszcza, chcemy uwielbiać Boga. Raz w tygodniu, w sobotę, w niedzielę po mszy, tak, na pół godziny, godzinę, chcemy Mu śpiewać, albo czytać Mu psalmy, tak, albo Go uwielbiać po prostu, tak jak tak nam serce przyniesie. Słuchajcie, nie da się, i to jest teraz coś bardzo ważnego, co powiem, nie da się tego ognia, którego doświadczyliście, pielęgnować w swoim sercu, żeby był właściwie ten ogień według Biblii. Biblia nas uczy tego, że powinniśmy z łaski w łaskę wchodzić, czyli to są takie schody do góry. A często w naszych doświadczeniach jest tak, no doświadczyłam super rozpalenia 10 lat temu, a później to już była taka pochylenia w dół. To nie jest biblijne i to nie jest wola Boża, żebyś schodził w dół ze swoim doświadczeniem wiary, tylko żebyś szła, przeskakiwała z łaski do kolejnej łaski, z chwały Bożej do kolejnej chwały Bożej. Tego uczy nas Biblia. I teraz nie da się tego ognia w sobie podtrzymywać bez uwielbienia. To jest jeden z tych pierwszych elementów. Uwielbienie, potem jest wdzięczność, potem jest strzeżenie swoich myśli i strzeżenie serca. Te cztery rzeczy. Bez uwielbienia. I teraz to uwielbienie musi być oczywiście w twoim zaciszu domowym, ale przede wszystkim też we wspólnocie. Czyli właśnie w gronie takich osób, które są również zapalone, rozpalone, tak jak ty. I naprawdę do tego nie potrzeba, słuchajcie, ani super zespołu muzycznego, ani jakichś super liderów. To wszystko, całe to wyposażenie, ono przyjdzie w miarę twojego posłuszeństwa, pokory, otwartości, zdecydowania i ofiarności, twojej hojności, twojego serca. Jacek, konferencja. Rozpal parafii. I teraz właśnie wracając do tej konferencji. Ale poczekaj, no, bo masz jeszcze świadectwo. Tak. Ja bym chciał, żebyś się podzielił tym świadectwem. Jest świadectwo i za chwilę przejdziemy do kolejnej rzeczy. Posłuchajcie tego świadectwa. To ty znajdź, a ja powiem jeszcze, bo to już jest druga edycja konferencji Rozpal parafii. Tak. Rok temu poznałem Joannę, Joasię z Gdańska, która właśnie... Tak. Przeszła przez twoją formację, przez waszą formację naszą, i tak, uruchomiła taką wspólnotę. Kilka osób w Gdańsku. W Gdańsku przez rok czasu trwają i uwielbiają Boga i jestem z nią w kontakcie. Modlimy się też za ludzi.
tak. opowiada mi, co się dzieje czasami tak. I jestem po prostu mega, mega dumny. Także Jasia, wierzę, że dasz świadectwo tutaj naszym amen. Widzom. Amen, amen. Asia, koniecznie. Słuchajcie, w ogóle po ostatnim rozparafie powstały 3 wspólnoty. Ktoś może powiedzieć, ojej, tylko 3. A ja mówię, super, chwała Bogu, że aż 3, tak? I lepsze to niż nic. Więc ja się z tego cieszę. Czyli ta wspólnota właśnie w Gdańsku, w Lublinie, Agnieszka Huszcz rozkręca apostolski ruch wiary, wspólnotę. Mamy wspólnotę w Poznaniu w ogóle. W Poznaniu wspólnotę zaczął rozkręcać ksiądz, który przyjechał, jeden, jedyny ksiądz, który przyjechał na rozpal parafii w ubiegłym roku, ksiądz Marek Nowak. On będzie w tym roku już mówcą. Był mega właśnie zainspirowany i nakręcony, że tak powiem, pozytywnie. Bardzo, wiecie, to możesz być księdzem, możesz być świeckim, możesz być kimkolwiek, byleby tylko być właśnie wypełnionym tym ogniem i ludzie będą do ciebie lgnęli ze wszystkich stron. Świadectwo, bracie. Więc te 3 wspólnoty powstały. Ania z naszej, w ogóle kilka osób dołączyło do naszej wspólnoty też po tym rozpal parafie, między innymi Ania Pyżanowska, która w swojej parafii w tym roku zorganizowała Wieczór Chwały. W warunkach, można powiedzieć, gdzie wcześniej wydawało się, że tam się nic nie da zrobić, bo to parafia wojskowa, Ornung, Muzai i tak dalej, a tam po prostu Wieczór Chwały, uwielbienie, spoczynki, uzdrowienia. Duch Święty. I Duch Święty podpisuje się. I Duch Święty. Dajmy Bogu być Bogiem, jak to powiedział Marcin Zieliński. Nie wiem, za kim, czy to jest jego zdanie, ale jest fajne zdanie. To nie jest świadectwo, słuchajcie, bezpośrednio z rozpal parafie, ale powiązane. Posłuchajcie, to jest świadectwo Klaudii. Po jednym z kursu Fundament. Pragnę podziękować za cały ten czas kursu oraz podzielić się tym, czego doświadczyłam. Otóż na jednym z uwielbień Najwyższego padły słowa przez jednego z osób, że widzi osobę, która już całkowicie zostaje uwolniona z lęków nocnych i bezsenności. Wtedy czułam, że chodzi o mnie, bo od dłuższego czasu byłam straszona nocami i odczuwałam ogromny strach, co wiązało się z brakiem praktycznie snu. Przyjęłam uwolnienie i od tamtej pory wszystko odeszło. Śpię spokojnie i niczego się nie obawiam. Ptaszki słychać, jak ćwierkają. Właśnie nie? Chciałem to powiedzieć, albo się powiem po tym. Jakby Duch Święty nas tutaj pchnął, ptaszka, żeby nam śpiewał. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Dobrze, słyszą na pewno. Z kolei, jak mieliśmy chrzest w Duchu Świętym, to prowadzący powiedział, że widzi osoby, które będą ewangelizować. Wcześniej jeszcze, że założą wspólnotę w swojej parafii. Przeszły mnie od czubków palców nóg do samej głowy ciarki. Łzy popłynęły po policzkach. Mam ogromne pragnienie nieść Jezusa. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, a od września 2022 rozpoczęłam podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne. Na drugi dzień po słowach prowadzącego powiedziano mi w szkole, że wchodzę na zastępstwa i już uczę religii. Czekam tylko na wydanie misji kanonicznej. Radość mnie ogarnia. Radość, jaka mnie ogarnia, nie jest do opisania. Wiem, że to wszystko stało się ze sprawą Ducha Świętego. Dziękuję wam całym sercem za dobro, jakie czynicie. Klaudia tu jeszcze poprosiła o modlitwę za swoją babcię, która się zmaga ze złośliwym rakiem piersi. Ogłaszamy uzdrowienie babci z raka piersi. Złośliwego? Tak. I ja poczekaj. To zaraz powiesz dalej, a ja przeczytam też w takim razie. To, co mi się najbardziej podoba w tym świadectwie, to no, ta radość, no. która się przebija przez to. Zobaczcie, w ogóle nie ma nic na siłę, tylko jest to wszystko w radości. Bo dostałem takie 2 krótkie świadectwa w ciągu paru dni. Mhm. Jedna osoba napisała, że oglądając jakieś świadectwo na kanale, została uzdrowiona z migren, które męczyły ją od dziecka przez 40 lat. Mm. Czy to jest... Po co to jest, kochana siostro? Czemu Bóg cię dotyka? Czemu otrzymujesz takie uzdrowienie? Właśnie to jest ten ogień Boży. To jest ten ogień. Który cię przenika,
po to, żebyś teraz szła i światu mówiła: Jezus żyje, Bóg jest prawdziwy, Jezus oddał życie, byśmy mieli życie wieczne, żebyś nie musiała żyć w potępieniu, w rozpaczy. Teraz ludzie mają tysiące depresji, tak, myśli samobójczych, nie radzą sobie na każdym polu, nie? Tu inna osoba mi pisze: natomiast dziś doznałam łaski cudu Pana, Bóg najpierw uleczył moje serce, a teraz wyszłam, miałam podejrzenie raka piersi. Dziś okazało się, że wszystko zginęło. Chwała Bogu. To też tylko wycinek przeczytałem z tego świadectwa. Alleluja. I to trzeba świadczyć, kochani. Naprawdę opowiadać o tym, że Bóg jest wszechmogący. Będę opowiadał cuda Twoje, Panie. 105 psalm. Będę opowiadał cuda Twoje, Panie. Będę je rozpowiadał pokoleniu następnemu. Słuchajcie, jeśli dzieciom swoim nie opowiemy o tym, że Bóg czyni cuda, że jest wielki, że jest potężny, że jest naprawdę najmocniejszym. Że nasze istnienie jest cudem. Najmocniejszym, prawda? To wtedy diabeł będzie przekonywał dzieci do swojej mocy, tak, i siły. Więc śpiewajcie i grajcie mu psalmy, opowiadajcie wszystkie jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. I to, co ja uwielbiam. Niech się raduje serce szukających Pana. To jest wolą Pana, żeby nasze serce się radowały. To jest właśnie ten ogień. Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie. To jest Izajasz 52, rozdział 7, werset. Kochani, to jest proroctwo o Jezusie. A Jezus dzisiaj żyje w Tobie, i w Tobie, i we mnie. I teraz to my jesteśmy zwiastunami dobrej nowiny, to my mówimy światu, to my mówimy rodzinie, to my mówimy umarłym, żeby wyszli z grobu, że nie muszą żyć w śmierci wiecznej, nie muszą żyć w śmierci duchowej, nie muszą żyć w nieszczęściu. Jest światło, jest ogień, jest prawdziwy ogień, który to wszystko stworzył, tak, który to wszystko przemieni i który da nową ziemię, nowe ciała i wszystko za darmo, za nic nie musimy płacić. I to jest po prostu. Tak. I nie kupimy tego tysiącami pielgrzymek i 10 tysiącami modlitw. Najbardziej skutecznych. Posłał Mojżesza, sługę swego Aarona, którego sobie wybrał, przez nich dokonał swoich znaków i cudów w krainie Chama. I Bóg Ciebie powołał, i Bóg przez Ciebie chce uczynić swoje znaki i cuda. Potrzebuje Twoich rąk, potrzebuje Twoich nóg, potrzebuje Twojego serca, potrzebuje Twojego ciała, potrzebuje Twojej postawy hojności. Kto hojnie daje, ofiarowuje swój czas, pieniądze, uwagę, wszystko, co ma. I im bardziej hojnie, tym hojnie będziesz zbierał. Bóg chce wykorzystać Ciebie do tego, żeby Jego ogień, żeby jego ogień płonął. Bóg rozpostarł obłok dla ich osłony i ogień, by im noc oświecał. Zobaczcie, potrzebny jest ten Boży ogień w tej nocy tego świata. No Jezus też mówi, czy nie zapala się lampy. W tej diabelskiej nocy tego świata. Kotem, zobaczcie, jak świat, żeby płonęła. Jak świat jest spowity ciemnością, mrokiem, smutkiem, lękiem, rozpaczą, niewiarą, bezbożnością i wszelkiego rodzaju plugastwem. I my wchodząc tym ogniem, słuchajcie, w tych miejscach już przestaje być ciemność. W tych miejscach przestaje być ciemność. My tak jak teraz trwa kontrofensywa na Ukrainie, my odbieramy grabieżcy to, co zagrabił bezprawnie. On nie ma prawa do ziemi, dlatego że ziemia jest własnością Pana. Nie ma prawa do nikogo. Nie ma prawa nikogo motać lękiem i ciemnością. I dlatego to jest nasze... Działa przez to łupieszcze prawo, a my ubrani w Ducha Świętego możemy te prawo łamać i ogłaszać Królestwo Boże. Tak. Tak. Przestrzeń Boga, przestrzeń Bożej chwały, przestrzeń Bożego miłosierdzia. Słuchajcie, nie zrobimy tego we dwóch, nie zrobimy tego w czterech. Potrzebujemy Ciebie. Bóg potrzebuje Ciebie. Bóg potrzebuje naprawdę Ciebie. Kogo mam pytanie, dla kogo jest ta konferencja? Ty już odpowiedziałeś właśnie. Dlatego Ciebie. Ta konferencja, Rozpal Parafii, jest dla Ciebie. Widzu kanału Prowadzi Mnie Jezus. Ta konferencja jest dla Ciebie. Kochany bracie, kochana siostro, nie jesteś anonimową osobą.
Dla Boga jesteś Jego umiłowanym dzieckiem. Jesteś wybrany, jesteś powołany, bo Bóg chce przez ciebie czynić znaki i cuda. Dobrze, to co otrzymam na takiej konferencji? Przyjadę, zdecyduję się, to co otrzymam, powiedz. Jeszcze tylko dokończę, dla kogo jest to rozpal parafii, bo niektórzy myślą, a to jest tylko dla liderów wspólnot, dla tych, którzy chcą zakładać wspólnoty w parafiach. Właśnie. Owszem, również, nie tylko, nie tylko. Bo to, żeby powstała wspólnota, to i jeżeli w twoim sercu jest to pragnienie, to nie oznacza od razu, że twoje miejsce w tej wspólnocie to będzie miejsce lidera. To możesz być osobą współodpowiedzialną za powstanie wspaniałej wspólnoty uwielbienia w twojej parafii. Możesz być tym zaczynem, którego Bóg użyje, żeby to powstało. Możesz być jednym z organizatorów, jednym właśnie z tych rozpalonych osób, prawda? Kimś, kto da świadectwo, prawda? Kimś, kto da świadectwo, a później we wspólnocie już możesz być ostatnią osobą w szeregu. To nie ma znaczenia w ogóle. Te rzeczy nas tutaj nie powinny ani krępować, ani zatrzymywać, ani interesować. Co będziemy robili w tej wspólnocie? Czy będziemy liderami, czy będziemy czyścić toaletę na koniec spotkania, prawda? Sprzątać podłogę. I to jest ogień Boży, i to jest ogień Boży. Ważne jest to, żebyś ty poddał się Duchowi Świętemu, kimkolwiek jesteś i na jakim etapie jesteś. To jest też ważne, że to nie jest tylko dla osób super rozpalonych, to jest dla osób, które pragną również, dla osób, które poszukują, dla osób, które coś by chciały, jeszcze nie bardzo wiedzą co. Właśnie mi Bóg pokazał osobę, która 2 miesiące chodzi z Bogiem i się zastanawia, po co to ogląda, czy ona może przyjechać. Więc możesz przyjechać nawet jeżeli chodzisz z Bogiem tydzień. Jeżeli nawróciłeś się tydzień temu, pokutowałeś za swoje grzechy i chcesz żyć pełnią wiary, wystarczy, możesz, nawet jeśli pokutowałeś wczoraj, po prostu to jest dla wszystkich osób, które kochają Jezusa i chcą naprawdę poddać się działaniu Ducha Świętego tak w pełni. Więc to jest bardzo szeroki wachlarz to data. Osób zaproszonych. Kiedy to jest, Jacku? Data, kochani. Czyli teraz schodzimy tutaj 30 czerwca. Czyli już zaraz. To jest sobota. To jest, przepraszam, piątek wieczorem. Wieczorem. W Warszawie. W Warszawie. Na Nowo-Ursynowskiej. Nowo-Ursynowska 154A. Tam jest takie centrum konferencyjne. To jest taka siedziba Apostolskiego Ruchu Wiary. Albo Centrum Edukacji Chrześcijańskiej. Jakkolwiek, ale jak piszecie sobie... Dobrze, czyli piątek... Piątek, godzina 17. Start. Trzeba dojechać. Startujemy. Już. Trzeba dojechać. Jeżeli jesteś gdzieś spoza, trzeba sobie załatwić jakieś miejsce noclegowe, bo my tego w tym roku nie robimy. Poszukać sobie jakiegoś hotelu, nie wiem, Warszawa, okolice i tak dalej. Jest tego bardzo dużo. Mhm. Nie będzie z tym kłopotu. Czy nawet zadzwonić do akademików SGGW, tam gdzie... W ubiegłym roku załatwialiśmy noclegi, po prostu przedstawić się, że szukasz noclegu taniego i powinno nie być problemu. Później w sobotę od rana do wieczora mamy spotkania i w niedzielę do obiadu. Mhm. Czyli 30 czerwca, 1 lipca i 2 lipca koniec. Niedziela do obiadu, czyli masz jeszcze czas, żeby wrócić do domu. Tak, żeby wrócić w poniedziałek do pracy, jeżeli ktoś musi, tak? I co otrzymam na takiej konferencji, powiedz mi? Kochani, otrzymacie, wierzę bardzo głęboko, ci, którzy nie mają jeszcze tego ognia, a jesteście otwarci i gotowi i pragniecie, otrzymacie ogień. Będziemy się o to modlić i otrzymacie ten ogień Ducha Świętego. Ci, którzy już mają ten ogień, otrzymacie jeszcze większy ogień Ducha Świętego. Czyli wszyscy wrócimy z ogniem Ducha Świętego. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz, jaka nas interesuje. Druga rzecz, otrzymacie know-how, jak sobie poradzić w parafiach, czyli w tej naszej rzeczywistości katolickiej, z tym, żeby takie wspólnoty mogły zakiełkować. I jak... co robić po kolei, prawda? I jeszcze raz podkreślam, to nie jest tylko dla liderów i dla jakichś ważnych osób, to jest dla każdej osoby, bo wspólnotę tworzą wszystkie pojedyncze cegiełki, które,
które budują tą wspólnotę. Każda osoba tworzy wspólnotę. Każda jest tak samo ważna na równi w oczach Bożych. Więc otrzymacie know-how. To będzie czas i super konferencji, bo będą naprawdę wspaniali mówcy. Za chwilę wam powiem jacy. Będą super tematy, też wam za chwilę przeczytam, jakie tematy. Będzie super modlitwa, uwielbienie. Eucharystia w niedzielę. Będą posiłki naprawdę z górnej półki, jeśli chodzi o jakość tego jedzonka. A to posiłki są w cenie biletu, tak rozumiem? W cenie tych 250 zł już są posiłki. To nie jest duża cena, kochani. Za taką konferencję zwyczajowo płaci się dużo więcej pieniędzy za klimatyzowaną salę, z rzutnikiem, ze sprzętem i tak dalej. Więc to z nagłośnieniem, bo przecież muzyka, zespół, uwielbienie. To nie są duże pieniądze, także warto naprawdę. Co otrzymacie? Relacje między nami, które, że się spotkamy, że porozmawiamy, że się uściskamy, że w różnych przerwach będziemy po prostu radość, która tam będzie, bo zawsze jest, gdzie jest Duch Święty, tam jest radość. Dobra kawa, dobre ciastko, to wszystko razem będzie pracowało, słuchajcie, na rzecz tego, żebyście doświadczyli tego chrześcijaństwa, które było w dziejach apostolskich. Pełnego radości i pełnego to takiej teraz fuzji. Mówcy, kto będzie mówił? Pełnego tej fuzji, po prostu rozprzestrzeniania się. To będą konferencje, tak? Będą warsztaty? Bardzo płomienni mówcy, słuchajcie. Bardzo płomienni mówcy. Począwszy od księży dwóch, będzie ksiądz Paweł Rozbicki, będzie ksiądz Marek Nowak, Jacek Weigl. No lider. I biskup chyba przyjdzie po błogosławieństwo. Biskup będzie gościnnie w piątek, biskup Romuald Kamiński. Chyba, że coś tam w ostatniej chwili mu wypadnie, ale na razie dwa razy potwierdzał. Będzie Jacek Weigl, lider apostolskiego ruchu wiary. Będzie Michał Nikodem. Będzie Grzegorz Kurowski, lider, jeszcze wrócę do Michała Nikodema, lider wspólnoty Hefsiba. Znany wam też pewnie z kursu biblijnego i z wielu eventów. Później Grzegorz Kurowski, lider wspólnoty Terebint z Tłuszcza, tutaj pod Warszawą. Będzie pastor Wiesław Zięba i uwaga, zatrzymam się, to jest pastor, z którym współpracował ksiądz Franciszek Blachnicki, kiedy zakładał oazę tutaj w Polsce. Więc bardzo doświadczony pastor, który kocha katolików i bardzo dużo rzeczy możemy się nauczyć od niego. Będzie też Jacek Kikowski i być może jeszcze jacyś przedstawiciele ze wspólnoty Siloe, ze Zduńskiej Woli. Będą mówili o tym, jak młodych przyciągnąć do parafii i się nimi dobrze zająć. Także zobaczcie, naprawdę mamy super mówców. Więc to będzie konferencja na high level, na najwyższym poziomie. Mm-hmm. No i myślę, że tematyka będzie super. Mm-hmm. Nowoczesna wspólnota, nowoczesna, czyli właśnie taka płomienna z fajnym uwielbieniem, a tradycyjna parafia, tak? Jak te rzeczy ze sobą połączyć? Później będzie... Poczekaj, ale da się połączyć? Da się połączyć. W ogóle to jest pragnienie Boga, aby, jeżeli chcemy działać po protestancku... Poczekaj, ja coś ci powiem. No? Kościół nie jest ani przedsoborowy, ani posoborowy. Kościół jest Chrystusem. Jezusowy, dokładnie. Jeżeli chcemy działać, słuchajcie, w pewnych modelach protestanckich takich, że ja się ogłaszam liderem, ja się ogłaszam pastorem, zakładam wspólnotę wiernych i po prostu ja tworzę kodeks tego, w co oni mają wierzyć, w co nie mają wierzyć. To niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa, prawda? Że co pastor, to jakaś inna wykładnia wiary i tak dalej. I po katolicku to znaczy powszechnie. Działamy powszechnie, razem, w jedności. I działamy jako chrześcijanie, jako ci, którzy mają Chrystusa w sercu. I tu nie ma podziału. Katolik, protestant, tak, i prawosławny i tak dalej. Dlatego jedność jest wpisana w katolicyzm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz.
jeżeli chcemy działać po apostolsku, to nie możemy nie działać w parafii. Nie możemy działać poza parafią, gdzieś w jakichś kinach, to mogą być jakieś przejściowe rzeczy, natomiast powinniśmy być zakotwiczeni w parafiach, mieć księdza, błogosławieństwo księdza proboszcza, mieć pewnego rodzaju nadzór, nie kontrolę taką, która wszystko dusi, tłamsi, ale kontrolę taką, żeby wszyscy mogli właśnie rozwijać się w wolności, w przejrzystości, ale żeby nauka katolicka nie była narażona na jakieś zniekształcenie, na jakąś deformację, żeby liderzy nie stanowili jakiś po prostu sekciarzy albo jakiś, no wiecie, żeby po prostu nie uniknąć tych wszystkich wypaczeń, dlatego jest potrzebna nam apostolska struktura Kościoła, krótko mówiąc. I to jest ciągle balans. Znaczy, to jest ciągle takie zderzenie się dwóch skrajności, czyli takich, którzy zbyt legalistycznie podchodzą do wiary i mogą tak urządzić... Rubrycystycznie. I mogą tak urządzić parafię, że po prostu wszystko musi działać według ludzkiego schematu. Druga skrajność to jest taka skrajność charyzmatyczna, taka oderwana właśnie od apostolstwa, czyli po prostu każdy sobie jest tutaj sterem i żeglarzem. No teraz jest moda na tych wolnych chrześcijan, że w ogóle już nie ma kościoła. A chrześcijaństwo apostolskie, kochani, chrześcijaństwo z dziejów apostolskich, to jest 15 rozdział dziejów, gdzie tworzą się pewne, powstają problemy w chrześcijaństwie i oni się spotykają razem. Paweł idzie razem z Barnabą, idą do Jerozolimy, żeby się spotkać z Piotrem, żeby się spotkać z Jakubem, żeby się spotkać ze starszymi Kościoła, aby omówić pewien model funkcjonowania Kościoła i później ten model Kościoła jest ciągle refresh, czyli jest ciągle aktualizowany i uaktualniany, prawda? To jest model apostolski. Też jest pewna hierarchia, że są biskupi, są prezbiterzy, są diakoni, są i tak dalej. Więc tak, religijność kontra żywa wiara, to coś, o czym tutaj czytaliśmy z tego fragmentu Jakimowicza, Marcina, że jest ciągle ten zgrzyt, a też to powinno być ze sobą połączone, prawda? Święty Jakub pisze w pierwszym rozdziale pod koniec, że jeżeli religijność jest oderwana od miłości bliźniego, prawda? To jest po prostu siekiera na szyję po prostu drugiego człowieka. Może być taka religijność zamordyczna, która jest siekierą bez miłości, bez służby ubogim, bez tego serca nasączonego miłością. Każda religijność bez serca to będzie po prostu tylko prawo, legalizm, rubrycyzm, ocenianie i... Tak, i potępianie, i mówienie, kto jest diabła, kto jest z jakiego tam coś wymysłu. Kolejny temat. Musisz być podpalony, aby móc podpalać innych ludzi. Prawda? I wiecie, że nawet malutka zapałeczka, taka najmniejsza zapałeczka wielkości tam 4 cm, może spowodować olbrzymi ogień. Cały las zapalić. I zapalić cały las, całe hektary i tak dalej. Jeśli tylko będzie wierna i nie pozwoli, żeby ten ogień zgasł na nim, prawda? Później będziemy mówili już bardziej takie rzeczy, proces dojrzewania wspólnoty charyzmatycznej, etapy rozwoju, trudności, wyzwania, jak w ogóle zacząć z tym. O apostolskiej strukturze wspólnoty będzie mówił Wiesiu Zięba. Będzie ksiądz Marek mówił o relacjach świeckich i duchowni, ale w oparciu o żywe świadectwo tego, co oni w Poznaniu przeżywają, coś wspaniałego. Usłyszymy, jak można młodzież wyciągnąć z rynsztoku, że tak powiem. Młodzież, która chodzi tylko z telefonami przy nosie i tylko seks, alkohol, narkotyki, gry komputerowe i tak dalej.
i wciągnąć ich do kościoła, do wspólnoty. Jest to możliwe, tylko trzeba wiedzieć jak i dowiedzieć się jak to cudownie działa we wspólnocie Siloe w Zduńskiej Woli. Na koniec dowiecie się, na czym polega apostolski ruch wiary, co jest naszym DNA i na Eucharystii wieńczącej konferencji usłyszycie rozpalające świadectwo wiary księdza Antoniego Wity, który jest proboszczem w Kaliszu. Także, słuchajcie, program jest naprawdę niesamowity. Do tego będą modlitwy intensywne i o uzdrowienie, i o uwolnienie. W ubiegłym roku mieliśmy uwolnienia również w czasie tej modlitwy. Także widzicie, różni ludzie mogą przyjść na to rozpal parafię, również tacy z problemami. I będzie ten chrzest Ducha Świętego, który będziemy przeżywać, i ten wielki płomień Boży będzie się rozdzielał na każdym i spocznie na każdym z nas. I co jest niesamowite w tym fragmencie, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy będziecie napełnieni Duchem Świętym. Czyż to nie jest radość i obietnica? Ja wierzę, że Bóg mi pokazał osobę, która ma w podobnym terminie bilety do Polski, czyli nie mieszkasz w Polsce. I Bóg cię zachęca, żebyś zahaczył o tą konferencję. Może zmodyfikował plany, które tutaj miałeś, spotkania tylko z rodziną czy ze znajomymi. I chyba być może tam jeden dzień czy dwa coś koliduje, ale wierzę, że Bóg ci to pomoże wszystko. Zdecyduj się. Bóg cię wspiera. Amen, amen. Modlimy się teraz na koniec, kochani. No modlimy się, tak. Duchu Święty, który jesteś tym ogniem. Link do zapisu będzie pod spodem oczywiście, pod filmem. Sora karabaria, sora. Twoja jest moc, twoja jest potęga. Jezu, powiedziałeś, przyszedłem ogień rzucić na ziemię. I jakże bardzo pragnę. Jakże bardzo pragnę. Twoje życie, Panie. Jak to z Twojego serca wychodziło, że pragniesz, aby on zapłonął tutaj na ziemi. Twoja bezwarunkowa miłość. Jezu, twoja kochani, bezwarunkowa, ja też tego akceptacja. Pragnę, aby ten ogień zapłonął tutaj na ziemi. To korafaria, sprawdź swoje uszy, bo teraz jest Bóg działa przez swoje znaki, przez swoje cuda i w tym momencie powinno ci odetkać ucho. I szumy w tym uchu powinny teraz zniknąć w imię Jezusa Chrystusa. Widzę osoby, na których ten ogień właśnie teraz wstępuje. I to jest okej. To znaczy, że Duch Święty ma swój czas, swoje działanie, swoją przestrzeń i Ty dajesz tą wolność w swoim sercu. I pozwól, niech on Cię wypełnia teraz. Ja wierzę, że Bóg teraz dotyka kobiety, tak około 35-40 lat, która pada na kolana pod tą modlitwą i jest przeszczęśliwa i aż łzy jej ciekną z tego dotyku Bożego. Chwała Tobie, Jezu. O, tak jest, tak jest. Dziękuję Ci, Jezu. Soro baria, fera faria szere. I kilka razy już usłyszałem słowo uzdrowienie trzustki, więc proszę Ciebie, a wręcz błagam, przyjmuj to uzdrowienie, bo jest to w sercu Boga, żeby Twoja trzustka została całkowicie uzdrowiona. Teraz zobaczyłem taki obraz, jakby aniołowie stali z tacami. I to są tacy prezentów, które będą odbierały osoby, które przyjadą na tę konferencję. Że nikt nie zostanie niepobłogosławiony, nikt nie wyjedzie stamtąd nie otrzymawszy od Boga Jego miłości, Jego łaskawości, uzdrowienia, uwolnienia, tego wszystkiego, co potrzebujecie. O tak, Panie, chwała Tobie, Jezus. Bądź Mariusze. Mallara Maria, widzę osobę jakiejś mamy, która ma małego synka Łukasza, który jest chory. I Bóg go teraz uzdrawia. Coś jest schodzeniem u niego, więc po prostu zwracamy się teraz z wiarą w imieniu Jezusa Chrystusa. Łukaszu, wstań na nogi, zacznij chodzić. Niech imię Pana będzie uwielbione i błogosławione. Dzięki Ci, Jezu. I miałem teraz obraz Maryi, tak młodziutkiej, takiej około 18 lat gdzieś, która się cieszy,
z tej konferencji, z tego czasu, która go wspiera, jego błogosławi i która mówi, że Jezus pomnoży tam to wino, tak jak rozmnożył wino, tak tutaj rozmnoży wasze serca. O tak. I ona się wino. Za to modli. Modli się za was. To wino że ta Ducha chwała Świętego, Boża będzie tak. was rozlana. I pomnożona. Chwała Tobie. Dziękujemy Ci, Maryjo. Dziękuję Ci, Maryjo. Dziękuję Ci, Ojcze, za Maryję. Czura taki. Za jej wspaniałą obecność i modlitwę i jej błogosławieństwo. Chora, by uwielbiam Ciebie, Ojcze Niebieski. Osoba z kręgosłupem, w tej chwili ogień Boży Cię przenika. I lewe kolano Bóg dotyka. Chwała. Tak, i ten kręgosłup tutaj w odcinku szyjnym, tu było uszkodzenie, które promieniowało Ci na ramię. Przyjmij teraz uzdrowienie, zacznij tym ramieniem ruszać. Nie powinno być już teraz żadnego bólu, ale są też osoby, które są uzdrowione tutaj w odcinku lędźwiowym z bólu kręgosłupa. I widzę też osoby, która nie może spać z powodu bólu kręgosłupa. Tak silny jest to ból, podkłada sobie różne rzeczy pod ten kręgosłup. Jestem pewien, że dzisiaj będziesz spała już bez tego bólu, bo Bóg Ciebie uzdrowił. I miałem taki obraz osoby, chyba na i literę E, ale nie jestem pewny, kobiety, która zadaje sobie pytanie, co ja tu oglądam, co ja tutaj widzę, czy to jest Kościół katolicki? Tak, to jest Kościół katolicki, jak najbardziej. Jesteśmy katolikami. Katolikami. Katolikos powszechny. Tak, i mamy w sercu po prostu ewangelizację, misję, noszenie Jezusa innym, nie zatrzymywanie Go tylko w swoim serduszku. Tak, i działamy apostolsko, to znaczy nie jesteśmy Filipami wyrwanymi z konopi, tylko za zgodą, wiedzą, błogosławieństwem naszego księdza proboszcza. Biskupa. I biskupa. I z ruchem, który jest właśnie posłany do apostolstwa. I z ruchem, apostolski ruch wiary, to jest właśnie ruch, który też ma swoich asystentów kościelnych. Dzięki Ci, Jezu. Błogosławię Cię. Także jeżeli pierwszy raz widzisz taki rodzaj modlitwy, tego w ogóle, co tutaj się dzieje, to nie przeciwstawia się, tak jak mówiłeś na początku, tradycji, tradycyjnym, pobożnościowym formułom. I to jest potrzebne, i to jest potrzebne. To jest pełna paleta. To jest jak na łące. Jak nie ma jakiegoś kwiatu niebieskiego, a są tylko żółte, to jest blado, nie? A jak jest i niebieski, i żółty, i pomarańczowy, i czerwony mak, i jeszcze różne, nie? I drzewa, i krzewy, i mniejsze, i większe, to ta łąka wygląda wspaniale. Właśnie, kochani, Kościół tradycyjny to jest Kościół pełen ognia Ducha Świętego, pełen charyzmatów, to jest Kościół tradycyjny. Wszystkie inne to są... W jedną stronę może być skrajność i w drugą skrajność, ale Kościół tradycyjny, pełny, ten właśnie powszechny, katolicki, chrystusowy, to jest Kościół z dziejów apostolskich. To jest Kościół apostolski. To jest Kościół, gdzie ludzie wszystko wydają, żeby iść i głosić Jezusa, który zmartwychwstał. Ludzie przemienieni do... którzy swoje życie oddają za to, którzy po prostu jest Jezus wszystkim. A nie ma takich, którzy by wszystko oddali, a nie otrzymali stokroć jeszcze tutaj na ziemi, powiedział Jezus. Tak. Więc On nie chce Ci niczego zabrać, żeby Cię ogołosić, tylko chce Twojego serca hojnego, żebyś Ty doświadczył wtedy Jego olbrzymiej hojności. Zapomniałem zamknąć okno, najpierw były ptaszki, ale teraz na koniec jest koparki, samochód odjeżdża. Tak. No. Dzięki Ci jest. Chwała Tobie jest. Myślę, że już się czas wypełnił. Poczekaj jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, bo jest osoba, która ma taki rodzaj doświadczenia teraz, jakby jakąś czapkę nałożyć, taką gorącą na głowę. Czy czapkę, czy dłoń może czujesz. Może o tak. Takie doświadczenie. Chwała Tobie jest. Chwała Tobie jest. To jest mężczyzna, wierzę, że to jest mężczyzna. Dzięki Ci, Jezu. No nie chcę się wychodzić z obecności Bożej. Chcesz jeszcze coś dodać? Nie, po prostu trwanie, kochani, to co mówiłem. Trwanie w tej obecności Bożej. Dla zaawansowanych przeczytajcie sobie Rzymian 1:21, żeby trwać w obecności Bożej, te cztery rzeczy. Uwielbiaj. Nieustannie to uwielbienie. Wyłączysz teraz komputer, wyłączysz telefon. A jeszcze w uwielbieniu. Drugie to jest wdzięczność. Nie zapominajmy.
o wszystkich dziełach Bożych, o wszystkim, co dobrego nam uczynił, o każdym dobru, które pochodzi od Niego. Trzecia rzecz. Dbaj o swoje myśli, dlatego żeby dbać o swoje myśli, musimy karmić się Słowem Bożym i nie karmić się przypadkiem, gdzieś tam trochę tutaj liznę, nie inspirację, tylko to ma przemienić swoje myślenie. Dlatego mówię, jeden rozdział dziennie Biblii. Zacznij już dzisiaj od Mateusza, od Ewangelii Mateusza czytać, codziennie po jednym rozdziale. I czwarta rzecz to jest strzeż swojego serca, strzeż swojego serca. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość i znieważanie. Te wszystkie rzeczy niech znikną z twojego serca, pielęgnij swoje serce, żeby ono było naczyniem, do którego zastawiennictwem Maryi będzie wpływało tylko to młode wino, to młode, delikatne, świeże wino, soczyste, wyciśnięte z winogron, to piękne, żebyśmy my, rozmawiając z drugą osobą, żeby to wino z nas wychodziło piękne, soczyste, płynne, a nie trucizna, jad i tak dalej. Więc strzeż swojego serca. I dzięki Bogu zawsze możesz wrócić, jeżeli wychodziło to złe wino, te zepsute, te kwaśne, te obrzydliwe. Ze mnie też tak wychodziło wiele razy. Jest konfesjonał, jest klatka, jest Jezus, żywy Jezus, który mówi znowu czysty, znowu święty, znowu wspaniały, znowu cudowny, biały. Amen. Amen. I już. Amen. Więc Amen. Idź do sakramentów świętych, idź do spowiedzi świętej. Nawet jeszcze dzisiaj, na 18 na mszę świętą, uklęknij, zrób dobry rachunek sumienia, przygotuj się i wyznaj swoje grzechy i przyjmij to odpuszczenie płynące z nieba, żeby twoje serce było gotowe. Gotowe do mam tego jeszcze, ognia Bożego. Mam jeszcze niestety, wiem, że się przedłuża, ale kto już chciał, to się i tak wyłączył. Wyłączył. Mam jeszcze takie przynaglenie, Jacku. No. Jest osoba, która nie oddała życia Jezusowi, która się waha i decyduje się. Dziś jak nas zobaczyła, to chce to zrobić. Pomóż jej po prostu. Nie wahaj się. Przez kochany, teraz, kochany, poprowadź nie taką wahaj modlitwę się. Zaufania. Nie ma lepszej drogi. Nie ma lepszej drogi. Każda inna droga prowadzi do zagłady. Każda inna droga to są ciernie, osty i skalne przepaści. A ona się pyta, jak to zrobić? Jak to zrobić? Kochany, kochana, po prostu wszystko to, co przeżyłaś, to, co przeżyłaś, złóż teraz Jezusowi. Wyobraź sobie, że bierzesz całe to swoje życie jako taki wielki bagaż, taki wielki plecak. Weź to po prostu tak, jak potrafisz. Nawet nie chodzi o to, żebyś to dźwigał dalej i dźwigał, tylko po prostu zrzuć to i niech, wyobraź sobie, że to spada, tak toczy się, torla pod krzyż Jezusa. Pod krzyż Jezusa. Wszystko, cokolwiek, wszystkie twoje doświadczenia, i dobre, i złe, ale przede wszystkim te złe i osoby, które cię skrzywdziły, zraniły, zrzuć to pod krzyż Jezusa. Powiedz, Jezu, daj ci całą swoją przeszłość. Całą swoją przeszłość. Jezu, oddaję ci całe swoje życie. Całe swoje życie. Ja już dłużej tak nie mogę żyć. Weź to głośno powiedz. Ja już dłużej nie mogę tak żyć. Po prostu to życie, które było dotychczas, było bez sensu. Ja chcę żyć oddany, oddana tylko Tobie, Jezu. I uznaję w swoim sercu, że błądziłem, że szukałem różnych dróg, różnych sposobów, że kurczowo trzymałem się grzechu, myśląc, że rozkosze tego świata złagodzą mój ból, a ten ból tylko narasta we mnie i ta ciemność i lęk. Dlatego to wszystko zrzucam z siebie, wyrzekam się grzechu, wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do grzechu. Wyrzekam się nałogu, wyrzekam się palenia, wyrzekam się popijania sobie wieczorem, żeby się zrelaksować, wyrzekam się hazardu, wyrzekam się pornografii, wyrzekam się nałogowego ślęczenia tylko przy telefonie, przed komputerem, przed internetem. Goryczy w sercu, która obwiniam innych, oceniam innych. Tak, wyrzekam się tej manipuluję goryczy. Manipuluję innymi. Wyrzekam się tego jadu, który po prostu... Tak, wyjmij Jezus.
ten szpikulec z mojego serca. Wyjmij który, to wszystko, który tą truciznę wlewał mi do serca. Jezu, tak. Wyjmij, Jezu. I teraz widzę osobę, która była niechciana od poczęcia swojego. Weź teraz przyjmij, uwierz, wyobraź sobie Boga Ojca, który bierze ciebie w swoje ręce, przytula do swojego policzka i mówi do ciebie, jesteś chciany. Jesteś zaplanowany, jesteś upragniony. Pragnę ciebie od wieków. Od wieków pragnę ciebie. Moja miłość do ciebie nie ma początku i nie ma końca. Umiłowałem cię odwieczną miłością. Umiłowałem cię odwieczną miłością. Ukaż mi swoją twarz. Daj mi usłyszeć twój głos. Bo słodki jest twój głos i twarz twoja jest pełna wdzięku. Lubię patrzeć na ciebie. Lubię cię słuchać. Lubię, jak się do mnie zwracasz. Jestem wtedy zawsze przy tobie. Jestem zawsze przy tobie. I przyjmij teraz uwolnienie od ducha lęku, od ducha odrzucenia, od depresji, od niewiary, od powątpiewania, od ciemności, od nieczystości, od ducha, który cię dręczy, od ducha, który wkłada w twoje myśli jakieś niewłaściwe myśli, od ducha bluźnierstwa, od przekleństwa, od jakiegokolwiek złego ducha, od ducha śmierci, bo są też osoby, które myślały o samobójstwie i jest osoba, która gdzieś ma w swoim sercu takie zanotowane, że lepiej by było, żeby mnie nie było. Lepiej by było, gdybym się nie urodził, nie urodziła. Wyrzuć to. I tak jak mówi Galatów 3,13, Chrystus wziął na siebie wszelkie przekleństwo, te wszystkie pomyje spadły na Jezusa po to, żebyś ty teraz przyjął obfitość błogosławieństwa Bożego, która wpływa prosto do twojego serca, do twojego ciała, do twoich myśli i cię przemienia. W imieniu Jezusa powiedz, Jezu, przyjmuję to. Jezu, przyjmuję tą przemianę. Jezu, przyjmuję twoją łaskę, przyjmuję twoje błogosławieństwo. Od dzisiaj idę za tobą. Od dzisiaj chcę słuchać twojego głosu. Od dzisiaj zaczyna się wszystko nowe. Wszystko nowe się zaczyna. Nie jestem już tym człowiekiem, którym byłem przed tą modlitwą. Jestem już nowym człowiekiem. Dziękuję ci, Jezu. Uwielbiam cię, Jezu. Wywyższam twoje imię, Jezu. Amen. Amen. I miałem taki obraz, jak teraz się modliłeś. Osoby, która w duchowy sposób sięgała do światła. I to, co spływało po tym dotknięciu tego światła, to wyglądało jak takie wstążki falujące w różne strony. Wiele wstążek takich falujących. Nie wiem, czy to ktoś, kto ćwiczył jakiś sport z tymi wstążkami, czy coś, ale wierzę, że ten obraz coś ci mówi i Bóg cię też przez to dotyka. Amen. Kochani, Amen. Konferencja Rozpal Parafię. Rozpal Parafię, 30 czerwca, 1 lipca, 2 lipca. Zapisy, link pod tym filmem, musisz wejść w opis tego filmu, tam będzie link, który trzeba kliknąć, wypełnić swoje dane w formularzu, naciśnij wyślij i jesteś zapisany na konferencję. Jeżeli ktoś nie zdąży zapłacić przelewem czy jakkolwiek, przyjedź. Jeżeli masz jakieś problemy w ogóle z zapłaceniem, z opłatą, napisz maila na bożypokój@gmail.com. Na tego maila możesz napisać. Więcej informacji na naszej stronie www.bożypokój.pl bez polskich znaków. I co? I do zobaczenia. I do zobaczenia. I zapisujcie się też, kochani, na kurs Fundament. Chociaż dopiero we wrześniu będzie kolejna edycja, ale też... Ale już się można zapisywać. Zapisywać się można, zbierać. Myślcie o tym intensywnie, żeby pozwolić Bogu naprawdę działać intensywnie w naszym życiu. A my widzimy się na Wieczorze Chwały 25 czerwca i potem już
Na rozpal parafii. A później na rozpal parafii, 30 czerwca. Także dużo wydarzeń. Także miło was będzie zobaczyć, uściskać, przywitać, no, coś się, pięknego, piątkę przybić, pobłogosławić. Tak. Wypić razem kawkę. No. O, zjeść ciasteczko. Do usłyszenia. Pożartować. Do zobaczenia. Do Pozdrawiamy. Zobaczenia. Hej, papa. Jezus żyje. Jezus żyje. Jezus żyje. Alleluja. Alleluja. Witajcie, kanał Prowadzi mnie Jezus, Robert Skasa i kanał Jezus żyje, Jacek Piotrowicz. Nie mój, to jeszcze raz. Mój brat. Dlaczego? Robert Skasa i kanał. No, i Robert, i Jacek. No, weź to jeszcze raz.